i referuje Łukasz Filipia. Jest to projekt uchwały w sprawie wniosku prezydenta Niedzielskiego dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy Siódmej i Zwierzyniec do realizacji lat 2013-2014. Paragraf pierwszy, wnioskuje się prezydenta Miasta Krakowa w ustawie do WPF i WPI zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa podjazdu dla busów przy klasztorze Sióstr Norbertanych. I poniżej tabelka obecnych roku 6,5 tysiąca przygotowanie projektu i wszelkich dokumentacji natomiast realizacji zadania w roku 2014 ze środków powierzonych. No mam pytanie, czy w przyszłym roku z tych zadań, z tych środków powierzonych to 30 tysięcy to jest kwota, która nie będzie problemem? Mamy skalę środków powierzonych dla niepełnosprawnych powyżej 100 tysięcy zawsze, więc wydaje mi się, że nie powinno być problemem. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś uwagi, pytania? Może ja uważam cały czas, że te schody tak małą rolę będą spełniały, że to jest za duża kwota, żeby wydawać. Bo po prostu one nie spełniają warunków. Jeżeli ktoś jakiś inwalida, a inwalidów wjeżdża, nie wiem, czy jeden na tydzień, czy nie wjeżdża żaden, ma zjeżdżać tymi schodami, a później następnymi schodami od strony ulicy Kościuszki, to lepiej mu pojechać od dziedzińca do kościoła niż po schodach, niż tu pokonywać podwójne schody. Jest to właśnie to, że nie można tak właśnie, dyskusja była na komisji, to rzeczywiście Jurek, prawda, zajął inne stanowisko niż większość. Wiemy dobrze, jak wygląda dziedziniec. Po drugie, jest to kończą do Kociuchy. Po drugie, jest to trasa, która jest nieco większa odległościowo. Też jest pod górkę, czyli wyjeżdżając z drugiej strony, to też będzie dłuższy odcinek. Możemy go niżej skromnić, ale jednak pod górkę. A tutaj ten podjazd będzie dostosowany według wszelkich parametrów wymaganych, również przy konsultacji z osobami niepełnosprawnymi. Oczywiście on jest napisany podjazd dla busów, ale oczywiście tak, że będzie mógł służyć osobom. Ale także osobom, które mają utrudnione poruszanie się, na przykład w kwestii schodzenia, prawda? Dokładnie, problemu schodzenia. Również dla niektórych osób jest łatwiej poruszać się w miarę po prostym niż po schodach. I pokonywać tego typu zniesienia w ten sposób. Jeszcze odpowiedź. No to właśnie. A potem trzeba potem jeszcze samo będzie jutro, jeszcze pierwszy układ. Nie, bo ty już cały czas mówisz o tych schodach. Tam będzie zjazd, bo będzie platforma do jazdy, które po prostu umożliwi, no nie wiem, na wózku inwalidzkim wjechanie do kościoła o stronę ulicy Kościuszki. Dwa wieże od tej strony. Do kościoła niby są trzy schody, ale one są dość szerokie i tam zawsze ktoś pomoże tej osobie niepełnosprawnej wejść do środka kościoła. I po prostu zjechać po tych nie tam jest 10 schodów. Kościół jest na tyle instytucją publiczną, można powiedzieć, gdzie nie tyle ludzi wierzący, co jeszcze, nie wiem, turyści, którzy zjeżdżają na kościół, mają możliwość dojścia, prawda? I Jurek jeszcze chciał zabrać głos, potem Krzysiu. No ja teraz do tego chciałem powiedzieć, że lepiej dla inwalidów jest naprawdę jechać po tych kocim łbach czy dziedziniec, niż pokonywać te przeszkody, które tam będą. No. Taka jest prawda. Krzysiek, potem Marzenka, potem Marzenka. Ktoś rozmawiał z proboszczem, jakie są szanse na to, żeby proboszcz na terenie kościelnym na tych trzech schodach. Na tych trzech schodach, które są przez proboszcz. Nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, zabytej trasy zajmowej, po prostu. Tam za wąskie wyjście do kościoła, żeby robić trzy schody, bo... Marzenka, potem Marzenka. Ale proszę Państwa o ciszę, teraz Pani Marzena. Panie Pawle, Panie Andrzeju. Znaczenie dyskusji, jak się jeździ wózkiem, ja proponuję zabrać ten wózek inwalidzki, pana Jerzego wsadzić na taki wózek, żeby pokazał nam, jak się jeździ. Ale ja się biegam od tej strony na tym wózku. Ja miałam przyjemność jeździć na wózku inwalidzkim. Wątpliwą przyjemność właśnie po to, że uczyłam się obsługi osób niepełnosprawnych, żeby wiedzieć, jak na takim wózku się jeździ, jak taką osobą szarpie, jak taką osobą można takim wózkiem kierować, żeby tej osoby dodatkowo nie narażać na dyskomfort, więc proponuję... To ja proponuję zjechać po tych trzech schodach, będą, dobrze? Dobrze. Kto mnie zjedzie? Dobrze. Szanowni Państwo, Macia.
To prawda. Niestety są pewne wymogi techniczne dotyczące właśnie spadku pochylni. W związku z tym, owszem, może by i był dobry zjazd tam, natomiast są takie, że na pochylniach powinny być odpowiednie poręcze na odpowiednich wysokościach. Oczywiście na 9 metrach pochylni przy danym spadku powinny być skoczniki wykonane. W związku z tym, no niestety, Wioreczko, muszę się tutaj negatywnie odnieść do Twojej wypowiedzi, ale no nie jest to dobry zjazd dla wózków inwalidzkich i te kociołby tak samo są pewną przeszkodą, także ja bym była raczej za zrobieniem pochylni przy kościele, przy schodach. Takie jest moje zdanie. Ale to nie jest do kościoła wjazd. Bo jeszcze przy kościele są następne ale schody. Ale ktoś, kto idzie w okolice kościoła, niekoniecznie musi do środka wchodzić. Jeżeli weźmiesz do wózkiem z jeden spód, drugi spód zjedziesz do kościoła bez problemu. Zjechanie z 10 schodów, czy po drugiej stronie jeszcze z nowych schodów, to jest według mnie, też jechałem na wózkę, miałem nogę załamaną. No nie wybrałem sobie po pierwsze jazdy po kociołba, bo by mnie tak wyczerpało, żeby mi gizał ze pęk. Po pierwsze, a po drugie, no jeżeli osoba nawet ludzie z wózkiem ścieżki, prawda? Z dzieckiem niepełnosprawnym, które też jedzie na wózku, czy nawet osoba, która jest starsza, która nie ma możliwości. Na kociołba to się nie da przejść, nie z... Ale teraz pan Marek mówi. Normalnie się nie da przejść, bo sobie można zęby za przeproszeniem wybić na tych kociołbach. Osoby starsze, które też są inwalidami, prawda? Niekoniecznie inwalidami, że jedzą na wózku. Nie da sobie zejść po schodach na dół, to jest dla nich większy problem niż zejść po pochylni, a do kościoła w pochylni mogą pod rękę z kimś wejść. Także ja nie uważam, nie wiem. Andrzej, potem Jurek. A co się jest taki o zakończenie dyskusji nad tym punktem. Zakończenie dyskusji, nie zamknięcie listy mówców, to zakończenie dyskusji. Przerwanie dyskusji, dobrze, można to tak też nazwać. Dlatego, bo uważam, że sprawa jest tak jasna i tak oczywista, mało tego, dyskusja trwała już, to jest równocześnie głos za, żeby nie było wątpliwości, mało tego, dyskusja nad tym projektem trwa już prawie 30 minut, uważam, że głosujmy to po prostu i głosowanie. Rozumiem, że głos za, mamy głos przeciw. 30 minut nie. To z Państwa jest zakończenie dyskusji. Przerwanie przez tą dyskusję. Kawa. 12, 13, 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przerywamy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.